Ja, tak samo jak każdy inny konsument, kiedy przychodzę do sklepu, spoglądam na półki z mlekiem roślinnym i po prostu łapię się za głowę. Różnorodność jest tak duża, że bardzo trudno zdecydować się na jakiś produkt, ponieważ mamy tutaj do wyboru na przykład mleko orkiszowe, mleko sojowe, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko owsiane i wiele, wiele innych. Skąd wiedzieć, które jest dla nas właściwe i skąd wiedzieć, które spełnia nasze wymagania, jeśli chodzi o względy środowiskowe, jak i te zdrowotne? Cześć, nazywam się Ania i dzisiaj będę się starała odpowiedzieć na pytanie, które mleko jest najlepsze dla naszego zdrowia i dla naszej planety. Przyznam wam się, że to mleko orkiszowe to jest dla mnie trochę zaskoczeniem. W sumie nie zdawałam sobie sprawy, że można takie kupić, ale wciągnę je do naszego eksperymentu i zobaczymy, jak ono smakuje i czy jest grzechu warte. Popularności nabiału nie ma się co dziwić. Już w pierwszych czytankach dowiadujemy się o wszystkich tych pozytywnych efektach, jakie mleko będzie mieć na nasze ciała. Pij mleko, będziesz wielki. Jednak niewiele mówi się o tym, jaki ma ono wpływ na ciało dorosłego człowieka. Nawet 65% ludzi dorosłych nie toleruje laktozy i ten procent jest wyższy u mieszkańców Azji czy Afryki, a niższy u rasy kaukaskiej, czyli naszej białej. W Polsce szacuje się, że co trzeci Polak nie toleruje laktozy i ma w związku z tym problemy trawienne. Powiem wam tak, nieraz nie dwa słyszałam, że na mój brzucha powinnam się po prostu napić kefiru i przestać wybrzydzać, ale prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy piłam kefir, po prostu czułam się 400 razy gorzej. Nietolerancja laktozy to tylko jeden z powodów, dla których możemy chcieć zrezygnować z nabiału i wśród innych jest na przykład niechęć do wykorzystywania zwierząt, do korzystania z przemysłowej hodowli zwierząt, albo na przykład chęć dbania o środowisko. W zależności od powodów, dla których będziemy rezygnować z napojów mlecznych czy nabiału, będziemy szukać różnych cech w zamiennikach roślinnych. Ja będę w dzisiejszym wideo analizować napoje roślinne z dwóch perspektyw, biorąc pod uwagę kwestię zdrowotną i środowiskową. Oto nasze próbki i jeśli miałbyś którąś wybrać ze względu na zawartość protein, to twoim wyborem powinno być mleko sojowe. Ponieważ ma ono 7 gram proteiny na szklankę napoju, a do tego jego proteiny mają najbardziej złożony aminogram, co oznacza, że są lepsze generalnie, po prostu dla ludzi. Zalinkuję wam na dole artykuł, który opowiada o tym, dlaczego tak jest. Zapomniałam jeszcze dodać, potas. W mleku sojowym jest też potas. Z kolei mleka ryżowe i migdałowe mają najmniejszą zawartość protein. Fakt, że mleko migdałowe jest tak ubogie w składniki odżywcze może zaskoczyć, ale jest ku temu powód. Otóż na ogół mleko migdałowe składa się tylko w 2% z migdałów, a pozostała jego zawartość to jest woda. Tak więc wszelkiego rodzaju wartości odżywcze zawarte w tych orzechach, to chyba są orzechy, po prostu nie mają za bardzo możliwości przenieść się na napój, który pijemy. Mleko owsiane jest jednym z tych, które jest najczęściej rekomendowane, jeśli chodzi o wartości odżywcze. Zawiera ono połowę białka, które jest w soi, ale najczęściej w sprzedawanych owsianych napojach jest najwięcej wszelkiego rodzaju witamin i innych jakichś tam rzeczy, które ewentualnie moglibyśmy chcieć mieć. Bardzo ważną informacją tutaj wydaje mi się fakt, że większość mlek roślinnych ma dodane różnego rodzaju witaminy, wartości odżywcze i tym podobne, przez co nie sam wybór rośliny jest tak istotny, ale raczej wybór firmy i wybór linii produktów. Biorąc pod uwagę zdrowie, nie możemy zapomnieć o przeciwwskazaniach. Tych niebezpieczeństw jest całkiem dużo i na przykład mleko ryżowe zwiększa ryzyko występowania cukrzycy, a do tego wyczytałam, że istnieje duże prawdopodobieństwo zanieczyszczenia upraw ryżu arszenikiem, co nie do końca byłam w stanie wytłumaczyć, w jaki sposób może mieć konkretny wpływ na mleko, ale świadczyłoby to o tym, że śladowe ilości tej substancji mogą się w tym mleku znajdować. Oczywiście link w opisie tego wideo. A z kolei to mleko kokosowe zawiera w sobie bardzo dużo tłuszczów nasyconych i nie jest polecane w sytuacji, kiedy walczymy z wysokim poziomem cholesterolu, no i generalnie w sytuacji, kiedy chcemy utrzymać wagę na równym poziomie. Soja z kolei jest podejrzewana o związek z pojawianiem się komórek rakowych, w tym komórek raka piersi i do tego jest też obarczana o zaburzenie całej gospodarki hormonalnej człowieka. Skoro już mnie
mniej więcej wiemy, jaki wpływ na nasze ciała mogą mieć mleka roślinne, zastanówmy się teraz nad ich wpływem środowiskowym. Ale zanim zaczniemy o tym mówić, chciałabym ustalić jedną bardzo niesłychanie ważną kwestię. Wpływ środowiskowy mleka roślinnego nijak ma się do wpływu środowiskowego mleka krowiego. Przemysłowe hodowle zwierząt nie tylko są jednym z głównych emitorów gazów cieplarnianych, ale także pochłaniają olbrzymie ilości wody, olbrzymie przestrzenie, a zanieczyszczenia z nich wydalane są jednym z powodów dla pojawiania się martwych stref w oceanach. Teraz, kiedy mamy już to ustalone, przejdźmy po prostu do analizy i zdecydowałam się przeprowadzić ją z wzięciem pod uwagę trzech punktów. Pierwszy z nich to będzie zużycie wody potrzebne do wyhodowania jakichś konkretnych roślin. Drugie to będą nawozy potrzebne do wyhodowania tych konkretnych roślin. A trzecie to będą emisje gazów cieplarnianych związane z hodowlą tych konkretnych roślin. I abym nie powtórzyła po raz kolejny hodowla tych konkretnych roślin, przejdźmy do analizy. Biorąc pod uwagę emisję gazów cieplarnianych, najgorszym wyborem, jakiego możemy dokonać, jest mleko ryżowe. Obecnie, aby zwiększyć efektywność uprawy, pola ryżowe są osuszane, a na pewno nawadniane. W momencie nawadniania pojawiają się tam bakterie emitujące diazot, a w momencie osuszania pojawiają się takie emitujące metan. W połączeniu z faktem, że ryż jest pokarmem ponad połowy ludzi na całym świecie, sprawia to, że emisje z pól ryżowych są naprawdę całkiem sporym problemem. Z kolei soja pośrednio przyczynia się do wzrostu emisji, ponieważ bardzo często pod jej uprawę karczowane są lasy, w tym las Amazonii. A dodatkowo nawozy używane przy uprawie soi są jednymi z tych odpowiedzialnych za strefy martwe w oceanach. Z kolei jeśli chodzi o zużycie wody, to najmniej odpowiedzialnym wyborem będzie mleko migdałowe. Ponad 80% migdałów, z których tworzone jest mleko, jest uprawianych w Kalifornii. Sprawia to, że po pierwsze wszystkie te migdały i mleka muszą przepłynąć do nas całkiem długą drogę, a po drugie uprawa migdałów na polach, na których muszą one ciągle rodzić nowe orzechy, wymaga po prostu olbrzymich ilości wody. Według niektórych źródeł nawet do 20% przemysłowego zapotrzebowania na wodę Kalifornii jest przeznaczane właśnie na te uprawy. Zostaje nam tutaj mleko kokosowe, które teoretycznie ma bardzo niski wpływ środowiskowy, a do tego jego plantacje filtrują dwutlenek węgla, tak więc są całkiem przyjazne naszemu środowisku. Ale jeśli mam być szczera, według mnie, ze względu na zawartość substancji odżywczych w mleku kokosowym, nie jest to tak naprawdę najlepszy wybór. Według mnie, z punktu widzenia środowiska, jednym z najlepszych wyborów, jakich możemy dokonać, jest mleko owsiane, ale także do tej całej listy chciałabym dołączyć nasze mleko orkiszowe, czyli naszego czarnego konia, który wydawało się, że w ogóle nie istnieje, a okazuje się, że jest jednym z fajniejszych wyborów. Według artykułów, które na szybko znalazłem w internecie, jest równie przyjazny dla środowiska co owiec, również nie wymaga zbyt dużej ilości nawozów, a do tego okazuje się, że zawartość białek, która jest na przykład w tym konkretnym mleku orkiszowym, które ja kupiłam, jest zbliżona do zawartości białek w mleku owsianym. No i teraz orkisz sam w sobie bardzo często używam w mojej kuchni i bardzo lubię orkisz w różnego rodzaju mąkach czy innych tego typu historiach. Tak więc w miarę mu ufam i wydaje mi się, że jest on dobrym wyborem. Płatki owsiane, jak sprawdziłam w wielu artykułach w internecie, okazuje się, że również są dobrym wyborem i że również są zrównoważonym wyborem, proekologicznym i dobrym dla naszego ciała. Tak więc tak, do tych obu mlek będę Was odsyłać. No i to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobało Wam się to wideo. Jeśli tak, dajcie mi łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli chcecie podzielić się tą wiedzą ze znajomymi, to będę Wam super, bardzo wdzięczna. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Jeśli dotrwaliście do teraz, to zapraszam Was na króciutki taste test. Zaczynamy od mleka ryżowego. Tutaj sobie porobiłam takie naklejki, żeby wiedzieć, co piję. No i ja generalnie bardzo lubię mleko ryżowe i zawsze lubiłam mleko ryżowe, ale teraz jak wiem, że może być w nim arszenik, to jakoś już mi nie smakuje aż tak dobrze, jak mi smakowało kiedyś. Mleko kokosowe. Ja generalnie nie lubię kokosu. Mleko sojowe. Ono jest w ogóle dużo bardziej żółte niż inne mleka. Jest takie trawiaste. Mleko migdałowe, ulubieniec wielu. Zobaczymy, czy i mój. Sprawia wrażenie, jakby było w nim dużo miąższu, ale smakuje jak woda. Mleko owsiane.
jest zaskakująco słodkie. Tak, wlałam go do szklanki, ponieważ nie mam już słoików. Chyba już za dużo wypiłam. Ono również sprawia wrażenie, jakby było słodkie. Aż sprawdzę, czy jest w nim cukier. Ale tutaj jest napisane, że nie ma w nim cukru. W związku z tym wydaje mi się, że orkisz, owies i ryż wygrywa, jeśli chodzi o smak. Dla mnie, personalnie.